drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o opinii innych. Chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego opinia innych praktycznie nie jest ważna, jaka jest ważna i na jaką warto zwracać uwagę. To, co mi pomogło, z czym mogę się z Wami podzielić w wieku 25 lat. Myślę, że dla osób, które zaczynają przygodę z biznesem, z przedsiębiorczością, czy z szeroko pojętym jakimkolwiek projektem, czy skończyły szkołę, warto, żeby o tym wiedziały, żeby się nad tym zastanowiły. Słuchajcie, mamy tak, że społeczeństwo mówi nam bardzo często, jaką drogą my powinniśmy podążać. Mówią nam, że powinniśmy mieć w wieku 20 czy 20 paru lat już dzieci, dom, kredyt, być po ślubie. Nie, moi drodzy. Każdy ma swoje indywidualne życie. Oczywiście, każdy patrzy i też warto o tym wiedzieć przez pryzmat siebie, więc jeżeli wasi rodzice, podam na przykładzie, wasz tata 15 lat temu zrobił sobie tatuaż i teraz tego tatuażu żałuje, a wy idziecie do niego i pytacie, czy powinniście zrobić ten tatuaż, to on wam najprawdopodobniej powie, że nie róbcie sobie tego, bo będziecie tego żałować. Oczywiście, moi drodzy, bo on patrzy przez pryzmat siebie. Musimy zdawać sobie sprawę, że każdy człowiek kształtuje samego siebie poprzez to, z kim się zadaje, poprzez to, co wyniósł z domu i poprzez to, z kim, czego słucha i co czyta. Jakie wydarzenia, jakie zdarzenia miał w życiu. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, słuchajcie, a potem ktoś wygłasza jakąś opinię i mówi nam, żebyśmy poszli na te studia, nie poszli do pracy, bo nie warto, albo żebyśmy zostawili tą dziewczynę czy tego chłopaka, albo żebyśmy się wyprowadzili, albo żebyśmy otworzyli taki biznes, albo zarobili tyle pieniędzy, albo zrobili to czy tamto, to on patrzy przez pryzmat siebie. Ja nie mówię, że to jest coś złego, ponieważ jeżeli mówią to wasi bliscy, jeżeli to mówią wasi rodzice, to oni nie chcą dla was źle, tylko najprawdopodobniej oni się kierują bezpieczeństwem. Więc jeżeli pójdziecie do swoich rodziców w wieku 20 paru lat i im powiecie, że chcecie otworzyć firmę, to oni na was mogą bardzo dziwnie spojrzeć. Dlaczego? No głównie dlatego, że po prostu będą się o was bali, chcieliby, żebyście poszli normalnie na etat do pracy, żeby praca była bezpieczna, żebyście popracowali 8-10 godzin, wrócili do domu, mieli święty spokój, niczym się nie przejmowali. Lub mają jakieś swoje doświadczenia, ponieważ biznes im nie wyszedł, mają problemy i chcą was przez tym ustrzec. Tak to wygląda w większości. Natomiast, moi drodzy, też z drugiej strony musicie sobie zdawać sprawę, że nędza lubi towarzystwo. Co to oznacza? Oznacza to najczęściej to, że jeżeli zadajecie się z ludźmi, którzy są negatywni, to w większości przypadków ta negatywność na was wpłynie. Tu nie chodzi o to, że wy będziecie, przysiąkniecie tymi ludźmi, będziecie tacy jak oni, natomiast część z ich cech po prostu nabędziecie po jakimś czasie. Ja mówię o takim dłuższym spotykaniu się z kimś, nie, że tam chwilę porozmawialiście, więc bardzo ważne jest to, żebyście otaczali się pozytywnymi ludźmi. Wracając do tematu związanego z przejmowaniem się opinią innych. Musicie mieć bardzo dużą pewność siebie. Mi pomogło, słuchajcie, słuchanie samego siebie. Oczywiście, jeżeli jakąś radę życiową daje wam ktoś wam bliski, wasza mama, wasz tata, wasza babcia, wujek, ciocia, ktokolwiek, warto się posłuchać, ale warto się zastanowić, czy ta rada jest właściwa. Jeżeli jest to rada życiowa, to najprawdopodobniej będzie radą właściwą. Natomiast jeżeli jest to rada związana z biznesem, a wasi rodzice nigdy tego biznesu nie prowadzili, to warto by było się zastanowić, czy ta rada jest właściwa. Najprawdopodobniej nie jest właściwa, ponieważ wasi rodzice nie mają pojęcia o biznesie. Jeżeli wasza mama czy wasz tata pracował 30 czy 40 lat na etacie, to chylę czoła, bo ja bym nie był w stanie, natomiast nie ma pojęcia o prowadzeniu firmy. W społeczeństwie, szczególnie w Polsce, jest taka tendencja, że my, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo staramy się wypowiadać na tematy, na które nie mamy pojęcia. Ja uważam, że jeżeli się na czymś nie znamy, to się na ten temat nie wypowiadamy. Jeżeli ja się nie znam na gotowaniu czy na śpiewaniu, to o tym w ogóle nie mówię, bo nie mam o tym zielonego pojęcia. Pomijam hejt, pomijam, że możecie tam pisać, że gadam głupoty, natomiast w większości przypadków ja to tak widzę. Więc naprawdę, moi drodzy, warto się nad tym zastanowić i nie warto brać tej opinii do siebie. Natomiast jakiej opinii jeszcze nie warto brać do siebie? Przede wszystkim słuchajcie opinii bardzo często rówieśników, osób, które po prostu chcą dla was, często nie chcą dla was dobrze, ponieważ sami widzą, że wy już idziecie w górę, im się coś nie udaje, im coś nie wychodzi i boją się, że ich przeskoczycie. Po prostu tak to wygląda bardzo często. Więc jeżeli macie lat 15, 20, 20 parę, to chcę wam powiedzieć, żebyście włożyli sobie palce do uszu, ewentualnie słuchawki i słuchali tylko i wyłącznie samych siebie. Naprawdę. Wiem, że każdy ma inną sytuację. Niektórzy mają duże problemy, niektórzy mają patologię w domu, niektórzy mają naprawdę, słuchajcie, takie problemy, że część ludzi, którzy mają normalnie w domu, nie zdają sobie z tego sprawy. Natomiast wierzcie mi, i to jest kolejny tip,
z którego musicie sobie zdawać sprawę, nikt na to nie zwraca uwagi, moi drodzy. Naprawdę. Nikt nie zwraca uwagi na to, że wam jest ciężko. Nikt nie zwraca uwagi na to, że wy narzekacie. Oczywiście ktoś tego posłucha, natomiast sami wiecie finalnie, że i tak wy musicie tą sprawę rozwiązać. Tak samo było kiedyś ze szkołą. Jak szliście do szkoły i coś wam nie szło, ktoś mógł wysłuchać tego, że dostaliście jedynkę. Ktoś mógł wam powiedzieć, co macie zrobić. Ale jeżeli wy sami tego nie zrobiliście, to nic z tego nie będzie. Więc tak samo jest z opinią innych. Słuchajcie, warto... Waszą opinię musicie cenić najbardziej. Waszą. Czyli jeżeli wy sobie coś postanowiliście, ale jakieś głosy się pojawiają z zewnątrz i są one merytoryczne i twierdzicie, że to jest dobre, to możecie tego posłuchać. Natomiast wasza opinia, słuchajcie, jest najważniejsza. Bez względu na wszystko, czy będzie ona dobra, czy niedobra. I kolejna rzecz. Musicie brać odpowiedzialność. Jeżeli zrobicie tak, jak wam mówię i weźmiecie tą opinię innych, nie będziecie jej brali pod uwagę, to wiąże się z tym olbrzymia odpowiedzialność. Bo jeżeli na przykład pójdziecie do rodziców i powiecie im, że chcecie założyć sobie pierwszą firmę albo gospodarstwo rolne, albo wejść w jakiś projekt, jakiś startup, cokolwiek, a rodzice wam powiedzą, że to jest zły pomysł, bo powinniście iść na studia, a potem się okaże, że ten startup czy jakakolwiek firma, cokolwiek upadnie, to musicie im przyznać rację i to boli. Więc też to weźcie sobie pod uwagę, że wtedy musicie po prostu schylić czoła i powiedzieć: mamo, tato, wujku, ciociu, babciu, mieliście rację. Oczywiście potem możecie dalej próbować, natomiast początki są właśnie takie, jak tutaj wam wspomniałem. Kolejna rzecz, bardzo ważna, słuchajcie, jeżeli chodzi o opinię innych ludzi, co mi pomogła, to jest ta pewność siebie. Pewność siebie głównie bierze się stąd, już wcześniej wam o tym mówiłem. Oprócz tego, że musimy słuchać treści pozytywnych i skupiać się na ludziach pozytywnych, z takimi ludźmi starać się zadawać, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, to warto jest, słuchajcie, zastanowić się naprawdę w kręgu znajomych, z kim my się zadajemy, jakich mamy znajomych. Czy ci znajomi podcinają nam skrzydła, czy ci znajomi nas wspierają. Czy jeżeli nam coś wyjdzie, to oni nam przyklaskują, cieszą się z tego, cieszą się naszym sukcesem, czy wręcz przeciwnie, starają się nam przeszkodzić, czy starają się nam w jakiś sposób podciąć skrzydła. Jest to bardzo ważne, ponieważ później, jeżeli już coś wam się rozwinie, będziecie chcieli wejść w coś, to po prostu te osoby będą was wspierać, może być wam łatwiej lub może być wam trudniej. Bardzo ważne, mówię, jest to, żebyście nie przejmowali się opinią innych ludzi. Większość działań, większość tego, że nie robicie, nie zakładacie firmy, nie idziecie na studia, na które chcecie, nie robicie zadań, które chcecie, nie macie pasji czy hobby, którego chcecie, jest to, że przejmujecie się opinią innych ludzi. Słuchajcie, nie warto. Jak będziecie mieli, wy tego nie rozumiecie, ja też tego jeszcze nie rozumiem, ale jeżeli będziecie mieli lat 70-80 i porozmawiacie z ludźmi, którzy mają już ten wiek, oni wam powiedzą, że to naprawdę było bez znaczenia. W tych ludziach widać po prostu żal. W tych ludziach widać to, że oni żałują pewnych rzeczy, których nie zrobili właśnie też często przez opinie innych ludzi. Gdyby wyeliminować opinie, słuchajcie, innych, gdybyście w ogóle nie przejmowali się opinią innych, zobaczcie, ile rzeczy byście byli w stanie zrobić. Naprawdę. Warto sobie, słuchajcie, zdawać z tego sprawę. Warto w ogóle nie przejmować się tą opinią. Serio. Ona nie ma żadnego wpływu na wasze życie. Kolejna rzecz, już taka na koniec. Ci ludzie was nie znają, moi drodzy. Ja was nie znam. Wasz najlepszy przyjaciel was nie zna. Wy siebie znacie najlepiej. Wy. Więc jeżeli ktoś was ocenia, jeżeli ktoś wam coś mówi, to ja szczerze wam powiem, że mam współczucie do tej osoby. Naprawdę duże, bo ta osoba mnie nie zna. Ona nic o mnie nie wie. Moi rodzice, moja mama, która najwięcej czasu ze mną spędziła, nie wie. Słuchajcie, większości rzeczy o mnie. Są rzeczy, których nie wie. Więc jak ktoś obcy, kto was krytykuje, czy jakikolwiek kolega, którego znacie parę lat, praktycznie on nic o was nie wie, więc ta opinia jest subiektywna, więc nie bierzcie jej w ogóle pod uwagę, słuchajcie. Opinia 99,9% ludzi, nikt was nie zna, wy siebie znacie najlepiej, więc jeżeli ktoś was krytykuje, czy cokolwiek wam mówi, okażcie wręcz tej osobie współczucie, albo w ogóle jej nie słuchajcie. Włóżcie sobie słuchawki do uszu, bądźcie pozytywni i róbcie swoje, nie słuchajcie. Nie słuchajcie, bo nie warto, bo potem będziecie żałować tego, że czegoś nie zrobiliście, bo ktoś tak powiedział, a ten człowiek i tak nie ma żadnego wpływu na wasze życie, żadnego. Także to na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że tutaj pomogłem. Trochę się nagadałem, ale starałem się wam w jakiś sposób tutaj pomóc, jakieś wiedzy dostarczyć i mam nadzieję, że wam to pomoże w przyszłości. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.